Znajdujemy się na wyśnim polu Wistebnej, przed chałupą Jurka Kędziora, górala. Zazwyczaj to on jest wszędzie, a dzisiaj to my odwiedzimy Jurka. Zapraszam. Dzień dobry! Dzień dobry, witam serdecznie. Miło Was gościć w skromnych moich progach i włościach na istemniańskim przysiółku o przepięknej nazwie Wyśni Pole. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Moim Państwa gościem jest Jerzy Kędzior, góral z Wyśniego Pola. Dzień dobry. Witam serdecznie. Już tłumaczę Wyśni Pole, czyli przysiółek w Istebnej. Naturalnie. Znajdujemy się w domu Jurka, czyli w chałupie na Przygonie. Jurek to skromny góral, nietuzinkowa i bardzo aktywna postać, działacz społeczny, miłośnik Śląska Cieszyńskiego i folkloru, a także, uwaga, niedoszły ksiądz ewangelicki. I o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zanim o tym, wytłumacz nam, o co chodzi z tym Wyśnim Polem. A więc znajdujemy się na istemniańskim przepięknym przysiółku o nazwie też przepięknej Wyśni Pole. Tłumaczenie Wyśni to oznacza górne, a w gwarze Wyśni szczególnie, no i pole jako osada. Mhm. A chałupa na Przygonie? A jeżeli chodzi o chałupę na Przygonie, to bym musiał opowiedzieć troszkę historię Wyśniego Pola, a mianowicie kiedy się kształtowała osadnictwo na Wyśnim Polu, to w centralnym miejscu Wyśniego Pola było duże gospodarstwo, jedna chałupa, w której mieszkało ponoć 5 rodzin. Mieli duże gospodarstwo wspólne i na terenie obecnego mojego domu, czyli tej chałupy na Przygonie, było pastwisko, do którego prowadził od tego wspomnianego w centralnym miejscu Wyśniego Pola gospodarstwa tak zwany wygon. Pas o szerokości 3 metrów, który był ogrodzony płotem, żeby bydło i owce nie wchodziły, jak to moi przodkowie mówili, w szkodę na pola uprawne, a tutaj znajdował się wodopój i pastwisko. I gdzie się kończył tak zwany ten wygon, tutaj nazywali na Przygonie. Dziękujemy Ci za to wytłumaczenie, to tak dla niewtajemniczonych. Mieszkasz w pięknym miejscu, ale tak naprawdę rzadko tutaj bywasz w tej swojej chałupie, w tym swoim domu, bo bywasz na różnego rodzaju wydarzeniach, nie tylko organizowanych na terenie gminy Istebna. Możemy Cię spotkać w wielu miejscach. Czy to tak dla przyjemności, czy z obowiązku? Powiem tak, że czuję się mieszkańcem gminy Istebna jak najbardziej, ale też czuję się tak szerzej mieszkańcem Śląska Cieszyńskiego i jak mam możliwości, to uczestniczę w wielu wydarzeniach dla przyjemności, no i po prostu, żeby się spotkać z innymi ludźmi, nawiązać relacje, kontakt, znajomości. A które takie wydarzenia Cię najbardziej interesują? Jakieś historyczne, tematyczne, związane z regionem? Jak najbardziej związane z regionem, historyczne, no i jak najbardziej folklorystyczne. Jurku, no nie sposób Cię nie zauważyć, zawsze się pięknie prezentujesz w tym stroju regionalnym, no dzisiaj też tak pięknie jesteś ubrany. Czy to dla Ciebie przebranie, czy ubranie? Muszę powiedzieć tak, że dla mnie strój regionalny, to ja go nie nazywam strojem, ale zawsze kiedy się ubieram, nie mam kłopotów co się ubrać, bo zawsze to jest koszula i bruclik. Obowiązkowo. Obowiązkowo. I traktuję jako część swojej, powiedzmy, ubrania, a nie przebrania. Mhm. Czyli ten strój tak naprawdę, strój czy to ubranie, tak jak mówisz, towarzyszy Ci, tak po prostu, wyrażasz tym siebie, to jesteś Ty, tak. Autentyczny. Tak, autentyczny. Ja zawsze mówię, że ubieram się nie na pokaz, żeby się pokazać, tylko ubieram się dla własnego ja. Takiego Jurka znamy, takiego Jurka widzimy, czy jak nie znacie, to na pewno Jurka spotkaliście na niejednym wydarzeniu.
Ale opowiedz nam coś o sobie, jaki był ten mały Jurek. Opowiedz nam coś o swoim dzieciństwie, o rodzinie, bo rozumiem, że tutaj się właśnie wychowałeś. Powiem tak, urodziłem się w Cieszynie 30 marca 1986 roku, ale od początku aż do chwili obecnej mieszkam tutaj, w tej chałupie na Przygonie, w tym moim, powiem, w moim przypadku matczynym domie. Tu się kształtowała moja kolejne etapy mojego życia, mojego dorastania. Tutaj, parafrazując pieśniarza ziemi cieszyńskiej, pierwszy raz się uśmiechnąłem do matki. Tu Boga się uczyłem i modlić się zacząłem. To tutaj w tej chałupie wychowałem się, dorastałem. Kiedy mama po okresie wychowawczym powróciła do pracy zarobkowej, to w głównej mierze mamy, moja babcia, jak to określałem, domowa, ona się zajęła moim przede wszystkim wychowaniem, której wiele zawdzięczam zarówno i mamie, i babci, za ich włożone serce w me wychowanie, że często rezygnowały z tego przysłowiowego bochenka chleba, żebym ja miał w co się ubrać, co zjeść. Czyli te wartości takie rodzinne, ta tradycja, to jest dla Ciebie bardzo ważne. Pielęgnujesz je cały czas. Tak, oczywiście pielęgnuję. Wyrosłem na wartościach zaczerpniętych przede wszystkim z Pisma Świętego. Przywiązanie do Pisma Świętego było od początku, jak pamiętam, w mojej rodzinie bardzo ważne. I też jeszcze wracając do mojej babci, mamy, od początku mi w łatwy sposób przybliżały podstawowe wiadomości z zakresu wiary naszej chrześcijańskiej. Przez to też mi było potem łatwiej podczas nauk konfirmacyjnych. No i potem na studiach też mi było o wiele lżej. No właśnie, Jurku, bo ja chciałam o to zapytać, bo zawodowo pracujesz w firmie ochroniarskiej. Natomiast no, chciałeś zostać tym księdzem ewangelickim. Dlaczego? Jak to wyglądało? Opowiedz nam o tych właśnie swoich początkach. Pragnąłem zostać duchownym, ewangelickim księdzem, by właśnie zwiastować Boże Słowo, wskazywać, że tylko i wyłącznie w Trójjedynym Bogu jest nadzieja, że warto w Trójjedynemu Bogu powierzać swoje wczoraj, swoje dziś i swoje jutro. Po maturze skierowałem swoje kroki do dnia dzisiejszego, powiem, moją alma mater, na Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Ale zanim to uczyniłem, to szczęście, że moje dorastanie, te fizyczne, ale przede wszystkim te duchowe, zbiegły się z działalnością w mojej macierzystej parafii, z proboszczowaniem księdza radcy Marka Olądzina, obecnego proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Dzięgielowie, duszpasterza diakonatu Ebenezer w Dzięgielowie, wicedyrektora domu opieki Emaus w Dzięgielowie i radcy Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Rzeczypospolitej Polskiej. I on mnie zarówno do konfirmacji bardzo solidnie przygotował, ale potem, kiedy zauważyłem, moim zamiarem są pójście na studiować teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kiedyś w takiej bezpośredniej rozmowie mi powiedział znamienne słowa.
pamiętam do dnia dzisiejszego, powiedział tak: Jurek, pamiętaj, że służba Bogu i jemu, jego kościołowi nie oznacza tylko i wyłącznie noszenie koloratki, stawania na ambonie, wygłaszania kazań, sprawowanie liturgii czy innych czynności parafialnych, ale to przede wszystkim służba ludziom w ich codziennym życiu, nie tylko poprzez słowa, ale też poprzez świadectwo wiary, poprzez czyny, by te największe przykazanie miłości realizować w życiu codziennym, bezpośrednim, w kontakcie z drugim człowiekiem. I te słowa głęboko w moim sercu się zakotwiczyły i jestem bardzo wdzięczny, że miałem taki przywilej mieć takiego ojca duchowego. Ale co prawda, kto mnie zna, to wie, że mam tych, jak to określam, tych ojców duchowych mam więcej. Mam tu na myśli księdza radcę Waldemara Scheidhauera, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle, księdza młodszego brygadiera Adama Glajcara, proboszcza ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, emerytowanego księdza dziekana wojsk lądowych, ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego, księdza pułkownika Zbigniewa Kowalczyka, a także bardzo oddanego dla mnie i pomocnego księdza proboszcza Jana Byrta z Samopola, ale też, co prawda, bardzo dużo zawdzięczam i jestem Panu Bogu wdzięczny, że mam obecnie proboszcza w swojej macierzystej parafii, księdza Dariusza Madzie, któremu wiele zawdzięczam i który jest dla mnie jak rodzony brat. Czyli po tych słowach księdza Lądzina zrezygnowałeś z tej obranej ścieżki, do której gdzieś tam dążyłeś tutaj, żeby zostać tym księdzem ewangelickim? Rozpocząłem studia, studiowałem, tylko pod koniec 4. roku tak się złożyło, że nagle niespodziewanie zmarła moja mama. Wcześniej zmarła babcia, czyli dwie osoby, które były dla mnie pierwszymi przewodnikami wiary. I z różnych powodów, i losowych, i też zdrowotnych, musiałem zrezygnować z tej przysłowiowej koloratki. Przysłowiowej koloratki, ale właśnie z pomagania, z tego realizowania się w jakimś sensie nie zrezygnowałeś i ty to cały czas robisz. Naturalnie po okresie studiów rozpocząłem na kilka lat pracę w Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu i tam też miałem szeroki wachlarz zadań od prac technicznych, ale też także prowadziłem dla podopiecznych tak zwane spotkania ekumeniczne, polegające na tym, że odczytywaliśmy hasła biblijne na poszczególny dzień i modliliśmy się, śpiewaliśmy nabożne pieśni. Teraz jestem pracownikiem jednej z firm ochroniarskich w regionie, ale nadal moja aktywność jest widoczna i też bardzo sobie to cenię, że mogę, nie będąc księdzem, udzielać się w różnych miejscach, czy to czytając teksty liturgiczne, nie tylko w naszej parafii, tutaj mojej macierzystej Wistebnej, ale też w innych miejscach. No, jesteś widoczny, to na pewno wszyscy widzą i też sporo osób docenia. Tak jak już na samym wstępie wspomniałam, jesteś też tym działaczem społecznym, udzielasz się w wielu instytucjach, stowarzyszeniach, klubach. Wskazówkę na tę działalność moją mam właśnie w Piśmie Świętym, która jest wskazaniem dla mnie. I tam w Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale,
tak zwanym liście Jeremiasza do wygnańców judzkich w Babilonii, Bóg za pośrednictwem tego starotestamentowego proroka mówi tak: a starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za niego do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. I właśnie te słowa są dla mnie takim sztandarowym, wzorcowym i mogę powiedzieć takim kołem napędowym do działalności, że to przez to, że staram się o pomyślność, czyli tę działalność na różnych szczeblach, to także wiem, że przez to też i mi się będzie też powodzić. Czyli to cię napędza do działania. No i działasz, prężnie działasz. Opowiedz nam teraz właśnie o tych stowarzyszeniach, o tych klubach, o tych organizacjach. Bo wiem, że się udzielasz prężnie w wielu. Już będąc w gimnazjum zostałem zachęcony przez mojego ówczesnego wychowawcę, żeby wstąpić w szeregi Istemniańskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Potem w 2005 roku byłem też jednym z założycieli na spotkaniu organizacyjnym oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan i w obecnej kadencji jestem wiceprezesem tego oddziału. No i od 3 lat jestem także, należę i działam w Radzie Sołeckiej Wsi Istemna jako radny sołecki. Ale poza tym jestem także wielkim sympatykiem Stowarzyszenia imieniem artysty Jana Wałacha, czy też Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego na Groniach. Można powiedzieć, że Jerzy Kędzior to również pisarz? No tak. W wolnych chwilach bardzo lubię publikować różne publikacje, opisywać. No właśnie mamy je tutaj. Możesz nam tutaj pokazać do kamery? Tak, bym musiał opowiedzieć o tym, że pierwszą publikację... Czyli też chronologicznie. Pierwszą publikację to jest z 2014 roku, kiedy właśnie mój dom, ta chałupa na Przygonie, obchodziła stulecie swego istnienia. Napisałem, opublikowałem taką małą publikację pod tytułem Aż dotąd pomagał mi nam Pan. Pod tytuł 100 lat chałupy na Przygonie w Istemnej Wiśnim Polu, która zawiera genezę tej chałupy, jak również ludzi, przede wszystkim tych, którzy tutaj mieszkali przez całe życie, jak mój dziadek, moja mama, czy też jako ci, którzy dla nich ta chałupa była, czy jest nadal domem ojcowskim. W 2019 roku mój wujek, już niestety nieżyjący, obchodził swoje 70. urodziny. Z tej okazji jako jego siostrzeniec wydałem w formie prezentu taką publikację. Pięknie. I zatytułowałem Trąbka pszczoły i ryby pod tytuł 70. rocznica urodzin Jana Kędziora z Istemnej Wiśniego Pola. Ten tytuł Trąbka, pszczoły i ryby było nawiązaniem do 3 obszarów działalności wujka, w których się realizował. Następnie w 2020 roku mój macierzysty kościół ewangelicko-augsburski w Istemnej na Kurzyszowskim obchodził swoje 90-lecie od momentu poświęcenia w 1930 roku i z tej okazji wydałem taką publikację pod tytułem Duszpasterze Ewangelickim Górali Trójwsi Beskidzkiej, która zawiera notki biograficzne chronologicznie od 1709 roku aż do chwili obecnej. Zaś w zeszłym roku, w 2021 minęła
setna rocznica urodzin mojego dziadka i opracowałem jego biografię. Zatytułowałem blisko stwórcy jego stworzenia pod tytuł Setna rocznica urodzin świętej pamięci Józefa Kędziora z Istebnej Wyśniego Pola. A teraz jestem też w fakcie opracowania kolejnej publikacji. No właśnie, bo wiem, że jesteś w trakcie opracowywania. Czy możesz nam coś więcej już zdradzić? Powiem genezę tej publikacji, na której bazuję obecnie. A mianowicie kiedyś na jesień, zlębiając różne publikacje, odnalazłem dzienną datę poświęcenia oddania do użytku cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Istebnej na Brzyczkowym. Cmentarz, na którym spoczywa moja mama, moi dziadkowie, mój wujek i wiele innych bliskich memu sercu osób. I postanowiłem z tej okazji, czyli na 125-lecie tego cmentarza, wydać publikację, która będzie zawierać genezę tego cmentarza, jak również notki biograficznie ułożone alfabetycznie tych osób tam spoczywających. Te tematy, o których piszesz, to są takie tematy, które czujesz tutaj w środku, w sercu, że musisz się z tym podzielić, ze światem? Tak, jak najbardziej. Piszę, mój styl, ktoś powiedział, że jest prosto z serca. Czy tak od serca? Od serca, na różne tematy piszę, ale szczególnie bliskie memu sercu poruszam kwestie. No i nie ukrywam, że na bazie historycznej i pokazać, czy to moich przodków, czy też bliskie sprawy memu sercu. Jurku, na pewno masz jakieś plany na przyszłość, bo myślę, że to nie koniec, a dopiero początek, ty się dopiero rozkręcasz. Znaczy, powiem tak, wracając do mojego wychowania, to moja babcia powiedziała mi kiedyś takie, że pamiętaj, że życie trzeba planować na 100 lat, a być przygotowanym na odejście z tego świata każdej chwili swego życia. Plany różne można mieć, ale to wszystko zależy od woli wszechmogącego, od stwórcy. No obecnie jestem kandydatem do rady parafialnej mojej macierzystej parafii, a więc parafii ewangelicko-augsburskiej w Istebnej, jak również delegatem tejże parafii na synod diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Te wybory zaplanowane są na dzień 22 maja bieżącego roku. A, czyli już za niedługo. Tak. A Jurku, tak już kończąc naszą rozmowę, powiedz mi tak, może w dwóch zdaniach, za co kochasz Śląsk Cieszyński? Za co kochasz Wyśni Pole? Za co kocham Śląsk Cieszyński i Wyśni Pole? Za to, że gdziekolwiek się udaję, to czuję się tak jak u siebie w domu. I taką receptą też moim, jakby powiedzieć, credo życiowym, muszę to powiedzieć, jest wyznanie apostoła narodów świętego Pawła, który w liście do Filipian wyznał: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, a z kolei myśląc o planach, powiem za autorem listu świętego Jakuba, który wyznał: jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Ja Ci wszystkiego dobrego życzę, dużo siły i wytrwałości w tym wszystkim i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Jerzy Kędzior.